No to siemanko, po dłuższej przerwie. Troszeczkę tutaj działałem. Troszeczkę, bardzo dużo działałem. Jest tak kiepskawo, wam powiem. Nie jest ok. Cały czas czekam na rolki, jak mi przyjdą. Tego i tak też nie widzieliście. Rozebrałem tu cały ten wariator. Wyczyściłem to wszystko ładnie. Te ślizgi są w fajnym stanie. Ale no niestety wyszło na to, że mimo, że było tyle nawalone smaru, rolki już są... O, rolki już się zaczynają kwadratowe robić. Nie będzie nic z tego. Z tego nic nie będzie. Ten o-ring trzyma ładnie, sprawdzałem. Tutaj już założyłem nowe sprzęgło mokre. Pozakręcałem to tutaj wszystko ładnie, wyczyściłem tutaj miejsce na starą ze starej uszczelki. I czekam właśnie na te rolki, żeby złożyć to już do końca. Pasek mierzyłem według serwisówki, jeszcze coś z niego będzie. Jest tam deczko od wewnętrznej strony popękane, ale ceny pasków to są takie kosmiczne, że szkoda gadać. Więc na razie ten jeszcze zostanie, bo trzyma wymiary. Gdzie jest stary korek? Tu jest stary korek od spustu oleju. Wyszło, że no niestety głupi korek trzeba kupić. Korek od spustu oleju. No i kupiłem nowy. I co najśmieszniejsze, przyszedł korek. Słuchajcie, wiecie za ile korek do tego Grizzly kosztuje? 80 zł. Nie znalazłem tańszego. 80 zł taki korek. I co najśmieszniejsze jest, dajecie 80 zł za korek i nie ma w zestawie o-ringa. No myślałem, że mi szlak trafi, to normalnie wam szczerze powiem, że w komplecie z takim drogim korkiem nie ma w ogóle o-ringa i trzeba było jeszcze latać. Tu mam dwa rozmiary, żeby ogólnie troszeczkę grubszy, troszeczkę cięższy, zobaczymy jak to będzie siadało. Wyleciało mi z... jak odkręciłem stary korek, wyleciało mi coś takiego i kwestia jest tego taka, że już idziemy, pokażę wam na schemat. Dobra, jesteśmy. Tu mamy schemat do Grizzly. Tu już znalazłem stronę. Strona 195. Mamy kartery. Przepraszam, tutaj sprawdzam coś innego. Strona 94. I tak. Przypatrzcie się, mamy nasz korek. O-ring, którego Pierona nie było, a tu jest teoretycznie zestaw. I słuchajcie, patrzcie. Sprężynka, sitko i dopiero to gówno, co mi wyleciało. To dziadostwo jest tutaj. No jasny gwint. Jakiś Pieron, co to jest? Dziewiątka. Compression spring, czyli sprężyna. Dziesiątka to jest zestaw znowu. Oily coś tam i oily supply pipe. Czyli sitko, kurde. Brakuje... O, jesteś. Brakuje nam sitka. To dziadostwo mamy. Brakuje nam sitka i sprężyki. Komuś to powylatywało. Gdzieś, kurde, czepnął to i nie ma. Normalnie. Dobrze, bo... Normalnie mnie czepię, już wam tak szczerze powiem. Tutaj pół części w tym kładzie jest tak, kurde, pomieszane, że ja muszę co chwilę... Co chwilę muszę na ten schemat się posiłkować tym schematem, no bo... No idzie, nie idzie tego poskładać. I sprawdzić, czy w ogóle ktoś dobrze to poskładał. Chociaż i tak sprawdzam te części, które rozbieram, a nie sprawdzam całego kłada. Czy jest to dobrze poskładane. Dobra, wracamy do garażu. No jesteśmy z powrotem. Powiem wam szczerze, ręce opadają. Normalnie ręce opadają. No i dobra, i mamy to dziadostwo. To tylko pasuje w jedną stronę, tym cieńszym do góry. To grubsze zostaje na dół. W ten sposób. I patrzcie, co mam tu. Mam tutaj części ze skutera. Zaraz sprawdzimy, czy to będzie, czy się to złoży wszystko. W teorii się powinno złożyć. I no i... odwrotnie. Sitko dość wystaje, więc powinno tutaj wyłapać jakieś opiłki, chociaż ono powinno być większe, będzie tutaj trzeba częściej zaglądać, ale lepiej, żeby było sitko niż jakieś opiłki, żeby tutaj pociągnęło do pompy, nie?
Wiecie, o co chodzi. To jest tylko po to, żeby do pompy nie pociągnęło żadnych opiłków. Bo zarąbię wam pompę i koniec. To jest takie fajne ten. Zaraz sprawdzimy, czy to będzie w ogóle działać. Tak, będzie działać. Będzie się fajnie ściskać na tym sprężynka. Jest ok. No i trzeba będzie zastosować części ze skutera. No, no niestety, no jak to u mnie. Trzeba kombinować. Tutaj jeszcze wam nie pokazywałem, bo już zakręciłem. Założony jest nowy filtr powietrza, bo stary ten wyciąłem już, bo potrzebowałem kawałek gąbki tam do uszczelnienia. Stary to był po prostu kawałek gąbki. Patrzcie, nie będziecie słyszeć, ale normalnie z tego się sypie pełno piachu i gdzieś tu leżała jeszcze, o, i pończocha, kawałek gąbki, dziura jak pieron i wszystko wciągało ten silnik. Nie chcę wam rozkręcać, a może rozkręcę i wam pokażę nowy filtr. Na razie nie jest dostarczony. Jak widzicie, jest nowy filtr założony powietrza z tańszych. Jego jeszcze trzeba będzie nasączyć, na razie go nie nasączałem. I tym się tutaj nie sugerujcie, bo ponieważ jest taki wkład, jak się go wkładało, to tak czy inaczej między obudową a filtrem była dziura, więc co wam z nowego filtra, jak tutaj jest nieszczelne. Dlatego z tej gąbki wyciąłem te kółeczko tutaj i tutaj uszczelniłem. Oczywiście wiadomo, że w środku jest dziura, jest przepływ i tam nic nie powinno wciągnąć. Jest ładnie tutaj wszystko sztywne i tu jest uszczelnione, że na pewno wam tam nic nie pociągnie śmiecia teraz do środka. Wszystko przejdzie przez gąbki. No, teraz jest ok. Czyli jak silnik będzie teraz dobrze oddychał, pasuje też, żeby dobrze czyściutki olej zaciągał, no bo jak kurde nie ma tego sitka wstępnego, no to jak będzie jakiś opiłek, zaraz zajedzie pompę, nie będzie ciśnienia i zajedzie resztę silnika. Dlatego właśnie też teraz kombinuję z tym. Dobrze, że kurde zobaczyłem na schemat, bo to coś mi tutaj właśnie nie pasowało, że coś tu brakuje. Czemu jest wyżłobienie w tym korku takie? Po co to jest zrobione? No i będziemy to montować w ten sposób. No, jak będzie troszeczkę w jedną stronę albo troszeczkę w drugą, to tam się nic nie stanie. No widać, że to sitko jest troszeczkę za małe. No ale no nie ma innego wyjścia, trzeba to zamontować, bo nie mogę dojść, po pierwsze nie mogę tego sitka znaleźć, a po drugie pewnie jak znajdę, to będzie kosztować to znowu majątek. Więc i tak już tutaj w pierona pieniądze weszło, a jeszcze wam pokażę tutaj to sprzęgło. Na ekranie pewnie macie, jak nowe wygląda w porównaniu do starego. No niestety okładziny to tam praktycznie w ogóle nie było. W porównaniu do nowego sprzęgła, to wam jeszcze pokażę na filmiku, żeby było, że jest wymienione. A, okładziny już tutaj praktycznie nie ma. Tu już jest praktycznie o blachę trzy. Tu już trzy oblachy. Net. To już do setne milimetra i dotarłoby blachę. Naprawdę trzeba było dużo gazu dać, żeby to w ogóle zaczęło ruszać, nie? Zostanie mi zaraz jeszcze linkę zamontować od prędkościomierza, bo stara jest uszkodzona, ale tego wam już nie będę pokazywał, bo to jest puszczone tam pod silnikiem, tam nie ma w ogóle miejsca. A teraz przeskoczymy. Ops! I pokażę wam, co się tutaj odpierdzieliło. Naprawdę tutaj cały dzień prawie że spędziłem, żeby to kurde jakoś do ładu z tym dojść. I wychodzi na to, że z tym się nie da praktycznie nic zrobić. Jest problem ze samym magnetem. Patrzcie na to. Widzicie? Nie stożkuje. Stożek nie chyta. Jest coś nie tak. Ogólnie ja wiem, co jest nie tak, bo jest tutaj zostawiony taki próg i ten próg nie pozwala, żeby to magneto doszło tam dalej. Tutaj widzicie, no nie zobaczycie, bo jest kurde, jest słabe światło i fokus sobie nie radzi, ale jest na wale taki próg między tym wielofrezem, a jak się zatrzyma stożek i tak samo. Tylko już go tutaj trochę zeszlifowałem, nie zobaczycie chyba tego, kurde. O, może tam widać. Już go troszeczkę zeszlifowałem, ale jeszcze troszeczkę za mało,
jest tam przy końcu takie pół milimetra, znaczy pół centymetra takiego progu i akurat z tego co wyczaiłem, to co bym niekolwiek nie robił, to brakuje mi tutaj pół centymetra, żeby to magneto weszło bardziej do środka. Jak magneto mi nie wejdzie do środka bardziej, to po prostu, zaraz wam pokażę, o jest, spróbujemy tutaj to zasymulować. O jesteś. O, dobra, widzicie? Bendix jest na maksa wyrzucony i zazębia tylko ze 3 mm około. Nie zazębia po całości, tak powinien zazębiać, tylko zazębia tylko 3 mm magneta. Po prostu ten magneto musi tam wejść głębiej. Nie rozumiem, tylko teraz jest teraz kwestia taka, że nie rozumiem, co to jest tu odpierdzielone, czemu się to nie chce zazębiać, czy, bo ten Bendix jest nowy, czy on ma niższe zęby tutaj, czy on ma niższe zęby po prostu, czy ogólnie problem jest z samym magnetem, bo widać, że ktoś tutaj coś robił przy tym kładzie, bo jest nowy rozrusznik, nowy Bendix i tutaj ktoś piłował, piłował tutaj ktoś te zęby flexem. Nie wiem, o co to chodzi. Nawet mogę wam pokazać, żeby nie było, że coś... One, kurde, nie zobaczycie tego. Wygląda, było obrobione wszystko, ale tutaj... Nie wiem, czy to zobaczycie, ale one są tutaj piłowane, piłowane flexem. Jest krzywo to porobione, nie wiem, kto tutaj coś kombinował. Jakby tego nie ruszał w ogóle, to byłaby większa szansa, żeby to działało niż teraz. I teraz, teraz właśnie myślę, jak to magneto cofnąć. Na razie spiłuję tutaj tego dziada. Zobaczymy, czy on wejdzie bardziej. Oczywiście muszę też brać pod uwagę to, bo tutaj też mi to nie pasuje. Po prostu tutaj jest taki o-ring na tym. Nie chcę wam lecieć i pokazywać na schemacie, ale to też... No widzicie? To jest tak ino, tylko tego ringa chyta, a tutaj jest na tym, o widzicie, na tej fasce go chyta, a ten o-ring powinien wejść tak minimalnie do połowy tego wybranego, więc brakuje nam ze dobre 3 mm, żeby to głębiej weszło. Musi to wejść ze 3 mm głębiej. Nie chcę zakładać pokrywy, ale też na pokrywie widać, że jest miejsca, żeby to spokojnie weszło nawet pół centymetra głębiej. To może spokojnie pół centymetra nawet do środka wejść. Więc coś tu jest odpierdzielone, może magneto nie jest od tego modelu, no nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, ale jest taka opcja, że te magneto chyba nie jest od 600. Jest taka opcja, że nie jest od 600 i dlatego jest problem taki, że to nie chce tak głęboko wejść. Nie wiem. Spiłuję do końca tutaj to na wałku. Spróbuję nabić, zobaczymy, czy wejdzie to tam głębiej. Mam nadzieję, że wejdzie. Wejdzie z parę milimetrów. No. Tak samo tutaj było coś, tak samo w tym miejscu było zrąbane, pomylone, bo na schemacie nie ma tutaj żadnej podkładki na Bendixie z przodu. A ktoś podłożył pod Bendixa tutaj z przodu podkładkę, a od tyłu nie było w ogóle. Na schemacie jest tylko i wyłącznie od tyłu, od przodu nie ma żadnej podkładki. No i dodatkowy ten milimetr mamy bardziej wysuniętego tego Bendixa, ale no niestety biorąc pod uwagę tam rozrusznik, no nie możemy tego już więcej wysunąć. Może jeszcze tam z 1 mm można by było, ale to już naprawdę maks. Ponieważ już tutaj nam się w tutaj już nam, kurde, praktycznie miejsce się kończy. Ten milimetr może być już za ciasno. Ja bym dołożył. Chociaż podkładkę, uszczelka jeszcze dochodzi. Ja bym znalazł jako drugą podkładkę, żebym mógł przycyganić i ten milimetr wysunąć w tą stronę, podkładając tam podkładkę. No, i tak to się ma. I na chwilę obecną jesteśmy na takim etapie,
Zawory są przeregulowane. Gaźnik jest w kiepskim stanie. Przepustnica jest cała wyrobiona i to konkretnie. Więc tam gniazdo na iglicę i wszystko pewnie będzie powyrabiane. Na razie to zostawiam. Ewentualnie następnym rzutem będziemy to robić. Zawory właśnie przeregulowałem. Tutaj czekam na rolki, ale to raczej już dzisiaj nie dali mi znać, więc raczej jeszcze nie przyszły. No i... no już prawie jest gotowy kład. Silnikowo. No. Silnikowo już jest prawie gotowy. Dobra. To też umyłem. Nie wiem, czy wam mówiłem, to też umyłem. Tutaj wyobraźcie sobie, że było tyle smaru nawalone, że w ogóle nie było tych żeberek widać. Normalnie tak było tutaj nawalone. Oczywiście to zostało rozkręcone, tam jest pod spodem łożysko, o uszczelniacz. Zostało to wyciągnięte, uszczelniacz jest ciasno, siedzi na wałku. Tutaj, na tym. Tutaj nie ma żadnego ciśnieniowo, nic, więc tutaj olej nie dochodzi. Więc siedzi tu fajnie na tym. Łożysko nie jest zatarte. Jest ok, więc nie wymaga wymiany, fajnie się kręci, no przynajmniej się fajnie kręci. Jak widzicie, pewnie, no to nawaliłem tam nowego smaru. Na schemacie jeszcze na manualu też patrzyłem. No to te rolki tam nie piszę jakimś smarem, ale po prostu to trzeba nasmarować. Nie obficie, piszę, że tam, żeby nie przesadzić ze smarem. No i tyle. No. Więc będziemy tutaj to smarować. Czyli te miejsca, pokazuję na schemacie, żeby te miejsca przesmarować, te co chodzą, te dziadostwa i same rolki, tutaj gdzie rolki chodzą, tak samo, żeby przesmarować. I tutaj co idzie, taka tulejka, jest tam tulejka. Gdzie idzie ta tulejka? I tu też, o, ładnie trzyma, ciasno, tu też przesmarować. No dobra, to będzie na tyle. To ja będę kombinował dalej, ewentualnie zobaczymy się w dalszym etapie robót. No, mam nadzieję, że już, kurde, będę to składał jakoś. No i zbliżamy się powolutku do końca. Tu już jest praktycznie to poskładane. Zostanie mi tylko odkręcić napinacz. Ładnie tutaj wszystko wymyte, nasmarowane. Wnętrze też było przeczyszczone. Z tego błota, silikonu. Tam ogólnie tak samo pokrywy wnętrze zostało wyczyszczone z zewnątrz, może być brudne. Ale się nie przykładałem, bo trzeba będzie prawdopodobnie całość tutaj przemyć. Chociaż prawdopodobnie ja tego nie zrobię. Ze względu takiego, że pogoda jest kitowa, leje, pada i ma padać, kurde, dość długo. Cały tydzień. Więc kerczerem, żeby to wymyć, no to będzie problem. Zaraz się będziecie pytać, jak to jest tutaj zrobione, jak tutaj podokręcane i to wszystko. Wszystko macie w manualu. Serwis manual. Serwis manual od tego kłada. Nie wiem, czy w tym odcinku, czy w poprzednim, czy w którymś tam wam pokazywałem, jak tam ogólnie podkładki, nie podkładki, wszystko sprawdzałem. Jak to tam jest poskładane. Więc tam macie dokładnie pokazane wszystko, co krok po kroku, jak to serwisować, więc no. Teraz trzeba pokręcić troszeczkę i powinno zaraz się naszpanować wszystko tutaj. Sprzęgło jednokierunkowe działa. A już się zaczyna szpanować. Pasek. Kurde, jedno ręko to takie. O, już wyszedł wyżej.
Dobra. Jest okej. Tutaj podłuszczelkę już jest wyczyszczone, bo to wszystko było poskładane na silikonie przez kogoś, więc uszczelkę mam tutaj w komplecie od Namura. No i trzeba będzie to poskładać teraz. Jeszcze tu zostanie mi tu osłonę. Wcześniej założę sobie osłonę, póki mam dobry dostęp. Wałka. Od wałka do wału. I teoretycznie... No jak według serwisówki, no zostało wszystko nasmarowane. Tutaj też jest świeżego smaru nawalone. I wyczyszczone. Więc... Więc będzie można to składać. Nie będę przedłużał, bo nie ma co. Składam sobie to na spokojnie, bo to chwilę zejdzie jeszcze, żeby założyć przód. Przepatrzyć wszystko, czy podokręcane. I może się jeszcze przejedziemy, jak troszeczkę pogoda się uspokoi. Chociaż nie pada tak strasznie. Jeszcze można byłoby się przejechać na tylnym napędzie. Chwilę. I zobaczyć, czy w ogóle to sprzęgło pierwotne, mokre łapie od zera. No i założone są tutaj troszeczkę cięższe rolki, bo w serwisówce nie jest napisane dokładnie, jakie rolki mają być, a ktoś tu zakładał jakieś inne, po prostu ktoś tutaj kombinował coś z rolkami. Były chyba 15 gram, właśnie nie pamiętam dokładnie ile, nie chcę wam mówić, jakie dokładnie, i takich rolek nie było i zamówiłem, bo były albo dużo lżejsze, albo dużo cięższe akurat w sklepie, co tam części więcej brałem, więc no tak, żeby za przesyłkę nie płacić 45 razy. Dobra, tyle. Ja sobie tutaj czyszczę, pozakładam sobie tam co nieco i widzimy się za chwilę. No i po godzinach ciężkiej pracy kład już jest praktycznie poskładany. Nie jestem z tego zadowolony, bo tu jest sporo jeszcze roboty przy nim. Takie kurde różne pierdółki, ala typu jakieś kiwające się lampy, brakujące śruby, coś tam pokrzywione, pourywane gwinty, coś w tym stylu. No i też przepaczenie do zawieszenia. Na pewno tylu zawieszenie jest do roboty. Jest tutaj tylny amortyzator z regulacją, szybkie, wolne odbicie, więc no silnikowo coś tam jeszcze szumi, ale mi się wydaje, że coś jest z tym magnetem nie tak, nie wiem, coś tu jest wykombinowane i tam deczko może gdzieś obcierać, dlatego są takie dziwne dźwięki, ale to zobaczycie, jak zmienię kamerkę. No i nie trzyma wolnych obrotów, w sensie wybija lewarek, bo jest wyrobiony, wytarty. Trzeba byłoby coś tam kombinować z jakimiś wlaszkami albo z czymś. Na razie i tak nie mam z tym czasu robić. Wariator. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Na razie się tam nic nie tucze. Więc będzie tylko trzeba i wyłącznie jeszcze się przejechać, zobaczyć, jak to sprzęgło bierze. I tak, żebym w transita się nie wpierdzielił. No i ładuję akumulator, bo nie ma siły zakręcić taką ładowareczką. Powiem wam, że jest naprawdę fajna ładowareczka. To jest ładowarka, nie prostownik. I daje radę. Ładowałem nim akumulator do transita, bo no i doładowało pięknie. Powiem wam szczerze. Nic więcej o tym nie mogę powiedzieć, po prostu jestem zadowolony. Polecam każdemu, chociaż to jest bardzo droga sprawa, jak coś, nie? Jest to droga ładowarka, nie wiem ile teraz stoi. Dobra, co więcej, no tyle. Są jakieś nierówne obroty, ale to zobaczycie też za niedługo. To trzeba będzie gaźnik odbudować, czyli go tam rozebrać i kurde, przepustnica ma straszne luzy. Nie wiem, co z tym faktem zrobić trzeba będzie. Nie wiem, zobaczę, może coś wymyślę, ale to następnym rzutem. Bo naprawdę muszę tutaj z miejsce zrobić w garażu, bo patrzcie. Po prostu... No nie ma ruchu, no.
Za małe mam podwórko, za małe mam garaż. No i nie ma ruchu. Nie ma ruchu po prostu. Muszę zwolnić miejsce. Żeby jeszcze zrobić tam dwa sprzęty na szybkości i mam jeszcze sporo innej roboty. A pasuje mi tutaj miejsce, kurde, zrobić. Więc no jest tak, a nie inaczej. No co więcej, no tyle. Zmieniam kamerkę i widzimy się za chwilę. Dobra, przejedźmy się kawałek, zobaczmy jak to chodzi. Nabiłem w te koła, kurde, po 1,5 bara. Tak, żeby miał lżej na asfalcie. Będzie się może trochę ślizgał, ale to na tylnym napędzie to jeszcze. Dobra, no kurde, kład się podniósł do góry, to ostro jak nabiłem powietrza. Mam nadzieję, że nie wypierdzielę tylko w transita. Jest luz. Dobra. Załączmy prąd. Trochę mniej rzęzi. Dobra. Z wolnymi obrotami będzie po rozgrzaniu problem. Na zimnym to jeszcze i tak nierówno chodzi. Dobra, uwaga. Zobaczmy, co się będzie działo. Mamy wsteczny. Sprzęgło fajnie bierze. Jest luz. Dobra. O ja pierdziel. Trochę za wysokie obroty. Co to się odpierdzieliło?
Nie mówcie, że tyle będę musiał pchać. Ja pierdzielę, już myślałem, że będzie wszystko ok. Wyluzujmy. Jest luz, jest luz. Zjedźmy kawałek do tyłu. Kurde mele, no. Teraz co się stało? Nic nie wychlapało. Tak nagle mu brakło mocy. Paliwo jest. O ja pierdzę. Może przebicie jakieś. O ja pierdzielę z tymi kładami. No nie wiem, co to się stało. Trochę za wysokie obroty. Tak by odcięło iskrę. Takie zabezpieczenie jest. Ale czemu on ma takie wysokie obroty? No teraz hamuje silnikiem, więc... Jest kitowo, bo nie ma żadnych znaczników. To może być coś, kurde, źle. Nie wiem. Że nie jest pełny bieg teraz. Kurde, za wysokie ma obroty. No to jeszcze coś odkręcone jest. Też pasuje przekręcić. Tylko tu jest tak problematyczne, że nie ma w ogóle dojścia do tego. Nie ma w ogóle, chyba że z drugiej strony jakoś dojdzie do tej śrubki.
tej strony doszedłby? Z tej strony by doszedł. Dobra, odpalimy i spróbujemy obniżyć te obroty, tak by, żeby to jakoś, kurde, dało się te biegi wrzucać, bo jest za wysoko i szkoda sprzęgła, bo się zaraz spali. Się powinno dać rzucać biegi. To dalej jest ta też kreska. Nie ma żadnych znaków. To powinien być znak, gdzie jest luz. By ustawił na luzie. A tak to. Dobra, niech sobie pochodzi chwilę. No i to będzie na tyle. Tu są części dla klienta. Stare części, olej. Tu jeszcze mu ładuję akumulator. Do pełna, żeby był dobrze kręcił. Rozrusznik. No i będziemy kończyć ten temat na razie z tym Grizzly. Może na zimę ewentualnie się umówię, no to będę mu tam patrzył dalej. Te takie bardziej nieistotne rzeczy. Napęd chodzi. No i tam raz mi zgasnął przez to, że nie odkręciłem kranika. A drugi raz, no to właśnie nie wiadomo za bardzo od czego. Bo to zgasnął. Poczekałem sekundkę i zaraz odpalił. Więc kurde, albo go przegrzało. Jest taka opcja, że mógł się przegrzać. Albo jest problem jakiś inny. To będziemy szukać ewentualnie później. No dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Podobało się, łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. Ja uciekam. Lecę do kolejnej pracy. Więc na razie, do następnego. Trzymajcie się. Hej!